Dzień patrona szkoły podstawowej w Konopnicy w powiecie wieluńskim, którym jest 72. Pułk Piechoty Radom, obchodzono uroczyście na cmentarzu wojskowym nad rzeką Wartą. W miejscu, gdzie spoczywają żołnierze tego pułku, polegli w czasie walk obronnych 3 września 1939 roku. O żołnierzach 72. Pułku Piechoty imienia Dionizego Czachowskiego pamiętają uczniowie szkoły podstawowej w Konopnicy, do której uczęszcza 250 dzieci. Ponieważ 3 września 1939 roku tutaj żołnierze polegli podczas wojny. I właśnie dlatego obchodzimy tę uroczystość co roku. Oddali życie za nasz kraj, poświęcili się dla nas. Żeby upamiętnić zmarłych żołnierzy, którzy oddali życie za naszą ojczyznę i walczyli o naszą wolność. I dzięki nim możemy teraz uczyć się, żyć i tak, i jesteśmy wolni. Na prawym brzegu Warty doszło 3 września do krwawych walk pomiędzy rozbitym już częściowo 2. batalionem 72. Pułku Piechoty imienia pułkownika Dionizego Czachowskiego Armii Łódź z Radomia pod dowództwem majora Stanisława Jaszczuka, a wojskami niemieckimi. To jest pierwsze miejsce, które zapada bardzo głęboko w naszej pamięci, jako że tu została stoczona pierwsza, taka ważniejsza i bardziej brutalna w swojej wymowie bitwa 72. Pułku Piechoty. Tu zginął major Stanisław Jaszczuk, dowódca batalionu. Wraz z nim zginęło 49 oficerów i żołnierzy pułku z Radomia. Spoczywają na cmentarzu wojskowym nad Wartą, gdzie w miniony piątek odczytano apel poległych. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! I oddano salwę honorową. Delegacje parlamentarzystów, samorządowców, młodzieży oraz oddziałów wojskowych z Sieradza i Łasku złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych. Uroczystości zakończył piknik wojskowy, gdzie można było nie tylko zjeść grochówkę, ale także zapoznać się ze sprzętem wojskowym.